Powiem Ci, że jestem mega, mega pod wrażeniem przede wszystkim tej społeczności, tych oczekiwań, tej pasji ludzi do tego, co się dzieje wokół. Niesamowite sytuacje, otwartość niezwykła, ludzie kolorowi, barwni. Ja miałem zupełnie inne wyobrażenie, nawet jak startowałem w 2017 roku, to byłem na zasadzie takim, wiesz, że a przyjdę, zaśpiewam tam jakąś piosenkę z przesłaniem, coś tam gdzieś tam, zresztą co mnie tam interesuje, tam kto na ten temat coś powie, napisze, a dzisiaj wchodzę w to wszystko i patrzę i czytam i rozmawiam i widzę niesamowitą taką radość ludzi, że przychodzi ten konkurs i to jest najfajniejsze, że się spotyka super ludzi, naprawdę. No jeszcze masz to szczęście, że rok temu Eurowizja była anulowana, no a teraz będzie, więc trochę już wszyscy są tacy, chcę powiedzieć, wypuszczeni tego, żeby wreszcie zobaczyć te zmagania europejskie. Właśnie o to chodzi. Ja na to właśnie liczę, że będzie duże zainteresowanie, że artyści też z radością tam jadą, chcą występować i też po prostu czekają na tą atmosferę, żeby zaśpiewać do publiczności, bo jakaś tam publiczność ma być. Więc mimo obostrzeń, mimo tego wszystkiego, co nas czeka, jedziemy z przybicą otwartą i śpiewamy jak najlepiej. Pamiętam, że Kleo też powiedziała, że dla niej, bo tak sobie myślę, co ty poczujesz, jak wejdziesz na tę scenę, wiesz, to będzie moment zero. I Kleo, to tak sobie pomyślałem, że ci to powiem tak na koniec tej rozmowy, że Kleo powiedziała kiedyś, żeby znaleźć chociaż jedną polską flagę na widowni. Myślę, że one będą, mam nadzieję, że one będą w Rotterdamie, bo mówię, że wtedy jest coś takiego, że człowiek jednak czuje tę dumę. Więc ja ci życzę przede wszystkim, żebyś na tej scenie, żebyś nią zawładnął, a nie żeby ona zawładnęła tobą. To jest bardzo fajne życzenie, bardzo ci dziękuję. Faktycznie, wiesz co, ten utwór jest inny, bo on jest też choreograficznie przygotowany i myślę, że trzeba się na tym skupić i pokazać do kamery radość tym widzom, pewność pewną, ale też sympatię do uczestników i do widzów przede wszystkim, że ja to robię z sympatii też do tych, którzy to oglądają. I myślę, że taki balans musi być, lekko zamknięty, ale jednak przyjdzie taki moment, kiedy będzie można się otworzyć, coś tam pokazać, powiedzieć. Wszystko przed nami. W takim razie życzę ci powodzenia już tam na miejscu w maju i w trakcie przygotowań, no i przynajmniej tego finału, a co będzie dalej, to już zobaczymy. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dzięki za wsparcie i oczywiście trzymamy kciuki za The Ride, bo jednak piosenka musi się obronić. Zawsze muzyka najważniejsza. Music first, to chyba Duncan Lawrence powiedział, zwycięzca. Także dzięki wielkie za rozmowę.